Zmiana nazwy, najpierw nazwy Chocianowskiego Ośrodka Kultury, zmiana nazwy tej instytucji kultury ma na celu wykazanie zmian kierunku rozwoju gminy. Regionalne Centrum Kultury ma w swojej istocie pokazywać, że instytucja kultury regionalna nie działa i nie jest to tylko chocianowska, ale też i regionalna, czyli otwiera się na szerszy zakres, na szerszy region. Ta jednostka, Regionalne Centrum Kultury, będzie taką najważniejszą jednostką organizacyjną. Chciałabym się dowiedzieć, jakie to zadania nowe będą wykonywane, abyśmy, w jaki sposób, w jakim zakresie będziemy poszerzać działalność Ośrodka Kultury? Charakter ponadregionalny może świadczyć chociażby o tym i to, co się działo w poprzednich latach, gdzie między innymi też współorganizatorem wydarzeń kulturalnych, współpracy ponad gdyby zagranicznej, chociaż były to, że była współpraca właśnie z miastem partnerskim, wyjazdy do Francji, czy przyjmowanie też delegacji francuskiej. Można tutaj jak gdyby mnożyć, nie wszystkie wydarzenia, które były organizowane, które imprezy były organizowane, zamykały się stricte tylko i wyłącznie i były związane jako dotyczące gminy Chocianów, bo było to otwieranie też na różnoraką, wszelaką inną kulturę.